Drodzy Państwo, witam serdecznie po przerwie. Teraz przechodzimy do części wykładów eksperckich. I pierwszy wykład wygłosi pani profesor Maria Flis. Ja powiem tylko tyle, że jako studentka biegałam namiętnie na socjologię, bo jestem taka hybryda. Wprawdzie skończyłam filozofię, ale socjologia jest mi bardzo bliska i antropologia, więc pamiętam wykłady pani profesor, które zawsze były zagotowaniem mózgu studenta. Myślę, że dzisiaj nie będzie inaczej. Pani profesor wygłosi dla nas wykład Antropologia i antropolodzy w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja powoduję takiej zasadzie, że technologia spłyca głębię znaczeniową słowa i programowo nie używam żadnych ilustracji ani punktów, bo uważam wzorem noblisty z dziedziny ekonomii Keynesa, że słowa muszą być nieco dzikie, bo są walką myśli z bezmyślności. I licząc na to, że tu uruchomię to Państwa myślenie krytyczne, chciałam się z Państwem podzielić, ponieważ 23, czyli w przyszłym tygodniu w Poznaniu jest nadzwyczajny zjazd etnologów i antropologów, który związany jest z manifestem i w ogóle ma tytuł Antropologia przeciw dyskryminacji. I w kontekście tego ja sama sobie zadałam pytanie, prawda, jako kierownik Zakładu Antropologii Społecznej, czy antropologia, czyli pytanie o zaangażowanie nauk społecznych, prawda? I muszę Państwu powiedzieć, że jak popatrzyłam z perspektywy historyka myśli antropologicznej, socjologicznej, filozoficznej, to praktycznie rzecz biorąc, nauka, z wyjątkiem może nauk przyrodniczych, ale tu też miałabym spore wątpliwości, jest oparta na zaangażowaniu, dlatego że jak mówił Ludwik Fleck, żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Nie ma nauki bezzałożeniowej, prawda? W związku z tym, jeżeli popatrzymy na antropologię, pytanie, które postawił Kołakowski, nie będąc antropologiem, ale filozofem, postawił pytanie o istotę poznania antropologicznego, bo on był pod dużym wpływem, co prawda nie był antropologiem z wykształcenia, ale był pod dużym wpływem Eliadego, nawiasem mówiąc tłumaczył Eliadego z francuskiego. No i jak Kołakowski odpowiedział na to pytanie, co stanowi istotę poznania antropologicznego? Poznania antropologicznego, i tu widać cały europocentryzm, to, że antropologia jest najbardziej europejską z wszystkich nauk europejskich. Mianowicie istotę poznania antropologicznego stanowi podniesienie poziomu europejskiej samowiedzy, czyli lepsze poznanie siebie i kultury europejskiej, o czym znacznie wcześniej w dziennikach dosłownym tego słowa znaczeniu pisał Malinowski, tylko że Kołakowski skierował to pytanie o istotę poznania antropologicznego w stronę bardziej takiego tak zwanej epistemologii, czyli teorii poznania, bardziej filozoficznego niż antropologii, która w wydaniu Bronisława Malinowskiego, współtwórcy teorii funkcjonalnej, miała mieć ten wyróżnik i tą zaletę, że spośród wielu założeń, nie będę tu Panu wszystkich wymieniać, ale spośród wielu założeń, które wyznawali współtwórcy teorii funkcjonalnej i późniejsi następcy, którzy się w tym paradygmacie realizowali, było założenie, że wszystkie kultury są równe, prawda? Unikanie wartościowania z punktu widzenia właśnie pewnej lepszości, co to założenie o równości wszystkich kultur miało odzwierciedlać, ale sam Malinowski, który też stwierdził, że
antropologię wyróżnia spośród wszystkich nauk społecznych, czyli szeroko rozumianych nauk humanistycznych, wyróżnia metoda intensywnych badań terenowych, która też korelowała no właśnie z owym założeniem o równości wszystkich kultur. Bo Malinowski, który spędził 2 lata, co prawda z przerwą, we wsi o Maracana na wyspie Trebianda, gdzie w tej wsi może mieszkało z 600 mieszkańców, rozbił sobie namiot i rzeczywiście żył i mieszkał tak jak oni. Miał swojego informatora na początku, zanim się nie nauczył trebiandzkiego, ale Malinowski w dziennikach w roku 1917, czyli kiedy już był po raz po tym roku pierwszym i zaczynał się drugi rok jego badań, Malinowski zapytał sam siebie w tych dziennikach, co ja tutaj robię, prawda? No i odpowiada, no jestem tu po to, żeby zrozumieć Trebianczyka, prawda, żeby poznać jego zwyczaje, wartości, etc. No ale potem zadaje sobie pytanie bardziej, prawda, takie już z poziomu metafizyki, ale po co, prawda, czemu to ma służyć? No i odpowiedź jest jednoznaczna, lepszemu poznaniu siebie samego i swojej kultury europejskiej, prawda? Ja jeszcze Państwu później przytoczę no, takie już późne rozważania Malinowskiego, kiedy już po jego śmierci to było opublikowane z Freedom and Civilization, która też jest po polsku, w dziełach wszystkich Bronisława Malinowskiego. Gdzie Malinowski w zasadzie legitymizuje, mówiąc krótko, no, europocentryzm, bo Malinowski nie uciekł od europocentryzmu, tak samo zresztą jak i Leszek Kołakowski, który nigdy, nawiasem mówiąc, nie próbował podejmować takich działań, żeby uciekać od europocentryzmu, bo moim zdaniem no, okazał się jednym z lepszych teoretyków kultury europejskiej. Czyli proszę, po poziom tego, znaczy te przemyślenia no, skłoniły mnie do tego, że przecież antropologia ona zawsze była zaangażowana, bo Malinowski realizował no, interes kultury europejskiej, czyli Brytyjczyków, którzy na początku XX wieku no, byli po prostu no, imperium, no, mieli gigantyczne imperium i z tego pragmatyzmu, efektywności zarządzania koloniami, no Malinowski dostał pieniądze na badania, było krótko, no nie ma się, no, i ja w tym nie widzę nic nagannego, bo teraz w gronie, prawda, tutaj zarządzających uniwersytetami, a ja byłam przez 2 kadencje dziekanem, przez 4 lata, przez 1 kadencję prorektorem do spraw rozwoju, pojawia się taka kategoria społecznej odpowiedzialności uniwersytetu, która jest odnogą tego, co na wyższym poziomie, prawda, nazywa się społeczną odpowiedzialnością nauki. I teraz z tego punktu widzenia, no, wydaje mi się, że antropologia i antropolodzy tej przestrzeni publicznej byli zaangażowani. Nawet taka skrajna deklaracja jak w teorii funkcjonalnej czy strukturalno-funkcjonalnej, że jest równość wszystkich kultur, ona jest tylko hasłowa, dlatego że, proszę Państwa, istota poznania, co wiedzą filozofowie, którzy tutaj są, od czasów Immanuela Kanta zasadza się na tym, że jest podmiot i przedmiot poznania, prawda? I w związku z tym, no poza tym mamy 2 porządki, porządek bytu i porządek powinności, czyli tego, co jest i tego, co być powinno. Owe 2 porządki nigdy nie będą jednym, bo to tylko utopiści wszelkiej maści liczyli na to i dalej na to liczą, że może być porządek bytu i powinności jednym. Bo gdyby był, to cała idea poznania ległaby w gruzach i dlatego równość kultur w wydaniu Malinowskiego i Rechtli Brauna, czyli współtwórców teorii funkcjonalnej, była tylko hasłowa, bo gdyby do tego doszło, to, no to Malinowski nie byłby w stanie stworzyć czy zaproponować owej te funkcjonalnej teorii kultury. I teraz, proszę Państwa, to co też
skłania mnie ku temu, żeby pokazać, że to zaangażowanie, zwłaszcza zaangażowanie nauk społecznych, ono jest absolutnie stałe, mówiąc krótko. Od samego początku, odkąd nauki społeczne wyłoniły się w drugiej połowie wieku XIX, bo my nie mamy tak odległej historii jak nauki przyrodnicze, żeby nie wspomnieć o czystej matematyce i czystym przyrodoznawstwie, o którym pisał Immanuel Kant w Krytyce czystego rozumu. Więc tutaj to zaangażowanie było od samego początku, bo wygenerowanie czy pojawienie się tych dyscyplin, które też jest dość dynamiczne. Jeżeli zapytamy, z czego wyłoniła się socjologia, to ona nie wzięła się od tak, prawda, z niczego, nie spłynęła w drodze iluminacji, tylko została wyłoniona z filozofii społecznej, prawda, bo to najpierw tymi problemami, którymi się zajęła socjologia, nawiasem mówiąc, socjologię wymyślił filozof społeczny, prawda, Uscombe nie był socjologiem, tylko wymyślił socjologię i był filozofem społecznym. To samo jest z antropologią. No, dla mnie ku pewnie na pewno jest oprotestowywane, bo dla mnie antropologia zawsze była i będzie subdyscypliną socjologii, czyli taką subdyscypliną, która wybiła się, prawda, na niepodległość w wyniku powiedziałabym tak zwanych kulturowych mechanizmów rozwoju wiedzy i tego, co ja nazwałabym na swój własny użytek zajmowaniem się przedmiot po prostu antropologię społeczną wyodrębnił z socjologii, bo co badali jak w 1908 roku James Frazer na wykładzie inauguracyjnym na Uniwersytecie w Liverpool po raz pierwszy określił socjologię, antropologię społeczną jako subdyscyplinę socjologii, czy też gałąź socjologii, która zajmuje się społecznościami prostymi, niepiśmiennymi. No i tyle. I to było to kryterium, które zadecydowało, prawda, o początkach antropologii. Poza tym, chociaż Malinowski nie wymyślił badań terenowych, bo przed Malinowskim jego nauczyciel, niejaki William Rivers, mówił o nagłych badaniach terenowych, gdzie de facto ta lista tego, co odróżniało potrzebę nagłych badań terenowych, bo on to tak nazywał, to było oczywiście obowiązkowo poznanie języka społeczności, którą się bada, robienie rysunków, fotografia wtedy była jeszcze w pobijakach, robienie, prawda, rysunków, dokładnych notatek. Poza tym, że trzeba się nauczyć języka, to na początku korzystać z informatora i zostawiać go już do końca, jak nauczy języka, to tubylców, to trzeba informatora zostawić do końca, żeby sprawdzić wiarygodność tego, co mówił na początku. To nie z sympatii by było żadne, z potrzeby badań. Natomiast geniusz Malinowskiego, proszę Państwa, polegał na tym, że Malinowski, jak spędził te 2 lata w tej wsi Marakana na wyspie Trioglianda, to Malinowski doznał olśnienia, bo to już ja bym traktowała w kategoriach olśnienia, że teren, doświadczenie w terenie wpływa na teorię, czyli wpływa na te modele pojęciowe, z którymi się w teren przyjechało. Ale to nie jest tak, jak teoria ugruntowana oszukańczo, prawda, przekonywała swoich zwolenników, że można pójść, prawda, w teren bez modelu pojęciowego i dopiero jak się, prawda, człowiek podbija od różnych tutaj pułapek, które w terenie są zastawione, to może sobie wtedy, prawda,
do tego, co zobaczył, dobudować teorię. No, to powiedziałabym, że to jest gwałt na zdrowym rozsądku, to co teoria gruntowana. Takie oczywiście w grubym uproszczeniu, bo to było bardziej sophisticated, ale to też nie tak było z Malinowskim. Ta potrzeba, czyli metoda intensywnych badań terenowych, bo to jest jeden z tych wyróżników antropologii społecznej w stosunku do socjologii, ona wynikała z tego, że ta metoda intensywnych badań terenowych w wydaniu Malinowskiego zwracała wprost uwagę na to, że teren wpływa na teorię, ale na teorię, z którą się już, czy na modele pojęciowe, z którymi się już przyjechało, prawda? I na bazie tej metody intensywnych badań terenowych, wspomniany przeze mnie już Ernest Gellner, który z wykształcenia był filozofem, zrobił doktorat z brytyjskiej filozofii analitycznej w London School of Economics, ale ponieważ miał odwagę skrytykować tych profesorów, którzy zasiadali w komisji w LSI, no to dostał komunikat, bo to opowiadał, dostał komunikat taki: no wie pan co, doktorat to pan obroni, ale na pracę niech pan nie liczy w LSI. No i wtedy dzięki temu, że miał majątnego ojca, ojciec mu sfinansował badania Berberów w Maroku. No i zaczęła się wielka przygoda intelektualna Ernesta Gellnera z antropologią. No i Gellner miał taką ładną formułę na ten walkę z europocentryzmem Malinowskiego. Powiada Malinowski, to w zasadzie nie wierzy w tą równość wszystkich kultur, bo prywatnie mawiał, że wszystkie kultury są równe, ale jedna jest równiejsza, czyli europejska. Natomiast sam ukuł taki bardzo ładny kryterium odróżniania antropologa od socjologa, antropologa społecznego, czy też antropologa kultury od socjologa. No i Gellner mówił tak: antropologowie są rytualni, bo przechodzą przez rytuał badań terenowych, socjologowie są anomijni, bo zajmują się anomią post factum. No i trzeba przyznać, że to zawsze poprawia mi humor. Ale wracając teraz do tych antropologii i antropologów w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, kultura europejska, która, ja się zgadzam z tym, ja w zasadzie też nie widzę nic nagannego, że Malinowski doszedł z konkluzji do takiej oto, że on się męczy, prawda, w tej wsi o Marakana, po to, żeby co prawda poznać, zrozumieć Tybrianczyka, czy Tybrianczyków używając liczby mnogiej, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby lepiej zrozumieć siebie samego i kulturę europejską. I kultura europejska miała się świetnie i rzeczywiście dodana wartość z badań antropologicznych jest nie do przecenienia, proszę Państwa. I w tej chwili nawet nie trzeba prowadzić badań antropologicznych, zresztą nie bardzo jest też kogo badać, bo przedmiot się zdekonstruował przy naszym dużym udziale, mam na myśli Europejczyków. Ale kultura europejska rzeczywiście zyskała, czyli ta istota poznania antropologicznego została zrealizowana z nadatkiem do pewnego momentu, do tego momentu, dokąd ci, których zniewalała kultura europejska, zaczęli przyjeżdżać masowo do bogatej Europy Zachodniej. Zapomniano o tym, o czym pisał tenże Ernest Gellner, że antropologia jest możliwa, czy w ogóle kulturoznawstwo wszelkiej maści, które się też wyłoniło z socjologii, wszelkiej maści jest możliwe dlaczego? No, co jest istotą, prawda, antropologii i wszelkiej maści kulturoznawstwa? Porównywanie kultur, prawda? A porównywanie kultur możliwe jest, jak pokazał Ernest Gellner w bardzo ciekawym eseju Pojęcia i społeczeństwo, możliwe jest dzięki temu, że istnieje częściowa przekładalność kontekstów kulturowych. Nie ma takiej możliwości, proszę Państwa, nawet w przypadku tych prostych kultur niepiśmiennych,
przełożenia kultury trybiańskiej na język, na kulturę europejską, no w odwrotną stronę to już nie będę mówić, że to w ogóle nikt takich wysiłków intelektualnych nie podejmował, bo to mój kolega profesor Marcin Lubaś, no właśnie zadał pytanie, nie? Że Europejczycy sami siebie powinni zapytać, co my możemy zrobić, w jakim kierunku powinniśmy działać, żeby no, zrozumieć uchodźcę, żeby go zaakceptować. Natomiast kultura europejska, i to jest ten, ja to nazywam zepsuciem się tego mechanizmu samokwestionowania, który stanowił taki wentyl bezpieczeństwa na wszelkie kryzysy, które w kulturze europejskiej zdarzały się, zdarzają i będą się zdarzać, dokąd jeszcze będzie na scenie. Natomiast kultura europejska popełniła grzech zaniechania polegający na tym, że po pierwsze nie przejęła się tym, że nie da się tych wielkich grup imigrantów za pracą, bo to jeszcze wtedy nie chodziło o żadnych uchodźców, chodziło o imigracje zarobkowe, nie da się zasymilować. Asymilacja polega na tym, że i to też antropologia pokazała, między innymi Ralph Linton, prawda, antropolog kulturowy amerykański, pokazał, że asymilacja to jest proces otwarcia kultury przyjmującej, czyli państwa przyjmującego, na kulturę emigrantów. Tego nigdy w Europie nie było. Zresztą na skalę masową to się nie mogło udać, bo proszę Państwa, zasymilować to się może Karski, prawda, to się może jakiś dobry pisarz, natomiast nie prosty robotnik czy człowiek, który szuka pracy. Pracy jako możliwości na przeżycie, prawda? Nie na poprawienie sobie jakości życia, tylko na przeżycie. I o tym trzeba pamiętać. No i oczywiście Francja poniosła surową klęskę, no bo to dało się przewidzieć, gdyby zmienić kierunek myślenia, nie na tej zasadzie, prawda, że to będą niewolnicy, nie? Którzy będą na nas pracować i reszta nas nie obchodzi, bo tak sobie można było do pewnego momentu, kiedy ten proces się nasilił, no to zaczęły powstawać getta w Paryżu i nie tylko, no klęska multikulti, gdyby zacząć od tych, prawda, z Europy Wschodniej, czyli Jugosławia, która no, była taką siłą roboczą. Były takie czasy, kiedy to kapitał nie jeździł, tak jak teraz, do krajów, gdzie jest tania siła robocza, tylko ludzie, prawda, z tych miejsc, gdzie było fatalnie, i to oczywiście za sprawą nas, Europejczyków, bo to trzeba sobie otwartym tekstem powiedzieć, no, ci ludzie przyjeżdżali, byli oczywiście przyjmowani, dokąd nie stali się problemem, prawda, dokąd nie urośli w siłę, w sensie skali, prawda, zjawiska, i dokąd nie zamknęli się w swojej kulturze, ale oni w tej swojej kulturze musieli się zamknąć, proszę Państwa, to nie jest ich wina. Pani profesor pewnie jako specjalistka, pani profesor się ze mną zgodzi, że oni nie mieli wyboru, że system, czyli kultura przyjmująca zrobiła im takie bariery, że już nie mówię o asymilacji, ale integracja w ogóle była po prostu niemożliwa. To były bariery systemowe. No i teraz, proszę Państwa, widać wyraźnie, że z punktu widzenia początków antropologii, tego, co antropologowie zrobili, a moim zdaniem zrobili wcale nie mało, bo ja bym powiedziała, że taką największym efektem pozytywnym, prawda, nie wartościując tego, ale największym efektem pozytywnym antropologii z mojego punktu widzenia, a zwłaszcza badań antropologicznych i antropologów, to jest to, że antropologia społeczna okazała się być hermeneutyką strony przeciwnej,
która wpisana jest w sytuację kontrastu. Człowiek z zachodu, człowiek dziki. A dziki to nie jest wartościujące, tylko po prostu człowiek prosty, niepiśmienny, no, nazwijmy to tak. I ja bym to podciągnęła pod osobliwość nauk społecznych, bo moim zdaniem osobliwość nauk społecznych na tym przede wszystkim polega, że celem socjologa czy antropologa nie jest kumulacja przez uczestnictwo w dyskursie naukowym jak największej ilości wspólnych praw o tak zwanej obiektywnej rzeczywistości, bo nie ma jednej obiektywnej rzeczywistości, jest wielość rzeczywistości, na tym polega istota racjonalizmu jako postawy, nie jako kierunku filozofii. I to jest też bardzo ładnie ujęte przez Leszka Kołakowskiego, że racjonalizm jest postawą opartą na przyjęciu założenia o wielości rzeczywistości, prawda? I o tym, że żadna z tych rzeczywistości nie jest uprzywilejowana, bo nie ma takiego kryterium, przy pomocy którego moglibyśmy uzasadnić uprzywilejowanie jakiejkolwiek rzeczywistości. No i teraz w takim razie na czym polega ta hermeneutyka strony przeciwnej? No ona polega na jak najwszechstronniejszym zrozumieniu, podkreślam, które człowiek może uzyskać uczestnicząc w różnych kulturach. I to jest właśnie to, antropologia rzuciła wyzwanie zrozumienia innego, które niestety, o czym się już nie mówiło, koreluje dobrze z wpływem na badaną rzeczywistość, bo antropologowie swoimi badaniami wpływali na kulturę europejską i no, w związku z tym no, ponosimy za to odpowiedzialność i to uzasadnia zaangażowanie. Jeżeli antropolog jest tego świadom, czy też socjolog, bo ja bym tutaj specjalnych różnic nie robiła, to nie ma innej możliwości bycia socjologiem czy antropologiem, jak właśnie zaangażowanie i ponoszenie odpowiedzialności za to, co się proponuje. Bo proszę Państwa, urządzanie przestrzeni społecznej przez uczonych wszelkiej maści bez zaangażowania no, nie ma sensu, mówiąc krótko, a zaangażowanie wymaga odpowiedzialności. Ja bym się jeszcze odwołała do socjologa polskiego, którego się niestety już nie czyta, a szkoda, do Stanisława Osowskiego. To nie kto inny, tylko Stanisław Osowski napisał jeden z tomów jego prac różnych, został nazwany Osobliwościach nauk społecznych. Nie, to jest tom o nauce i tam jest rozdział o osobliwościach nauk społecznych. Tenże Osowski pisał w latach 60. XX wieku tak. Badania empiryczne w socjologii, zwłaszcza gdy dotyczą spraw związanych z udziałem jednostki w życiu społecznym, są równocześnie działalnością społeczną. Ukazują zagadnienia, otwierają oczy na wielorakie możliwości tam, gdzie ich badany nie dostrzegał. Sugerują ważność pewnych spraw przez to, że znalazły się w kwestionariuszu. Uświadamiają przynajmniej pośrednio pewne skalę wartości, stawiając wobec konieczności wyboru. No i oczywiście to jest ciągle aktualne, proszę Państwa, nic się tak na dobrą sprawę nie zmieniło. Ja bym jeszcze dodała do inne, już nie cytat, ale inne rozróżnienie, o którym też Osowski, na które też Osowski się powołuje, mianowicie Osowski za Arystotelesem rozróżniał dwie kategorie zadań, jakie ma przed sobą wiedza ludzka: użyteczność i mądrość. Pierwsza wynika z tego, że wiedza dostarcza środków technicznych, druga z tego, że wiedza przekształca ludzki umysł i ludzkie postawy, czyli kształtuje nasze struktury mentalne. Oczywiście zasadność tego rozróżnienia no, widać wyraźnie w efektach i pracy socjologów i antropologów, a przede wszystkim no, antropologów, bo antropologia
uczy tolerancji i co do tego ja nie mam już najmniejszych wątpliwości po moich rozległych studiach. Antropologia uczy tolerancji rozumianej jako pozytywne myślenie o inności i odmienności. Sedno poznania antropologicznego tkwi w przekonaniu, że poznanie innej kultury, jakkolwiek nie byłaby ona prosta, niesie w sobie jakąś istotną wartość dla kultury Zachodu, że może być ono pozytywnym elementem europejskiej samowiedzy. Przy założeniu, że no, kultura europejska nie zatraci owego mechanizmu kwestionowania własnych rezultatów. Proszę Państwa, ja będę namawiać, znaczy dokładnie w swoim wystąpieniu na owym zjeździe, do takiej otwartej deklaracji, bo nie ma nic gorszego niż milczenie, niż wycofanie się, prawda, na zasadzie, a mnie to nie dotyczy, ale to tylko do pewnego momentu, bo mechanizmy rozwoju kultury dotyczą każdego uczestnika, niezależnie od tego, jakie miałby struktury poznawcze, w jakim stopniu miałby świadomość własnej świadomości, bo jak nauczał Leszek Kołakowski w kontekście antropologii filozoficznej, że człowiek jest bytem wrażliwym i czującym, ale to jest akurat, to nie wyróżnia, to nie jest wyróżnik człowieczeństwa, bo zapewne inne naczelne też są wrażliwe i czujące, ale to, co wyróżnia człowieka, to to, że człowiek może stać się przedmiotem dla samego siebie, czyli to jest ta relacja, którą Sokrates nazywał ja, mnie. I teraz człowiek może być własnym obserwatorem, prawda? Czyli idąc za Kołakowskim, człowiek nie tylko wie, że jest w świecie, lecz także wie, iż wie. Czyli inaczej ma świadomość bycia bytem świadomym. Tym samym, powiada Kołakowski, nasza obecność w świecie przestała być zjawiskiem oczywistym i niewymagającym wyjaśnienia. Dlaczego? Ano dlatego, gdyż nie sposób utożsamić świadomości obserwowanej samej siebie ze świadomością jako integralnym składnikiem przyrody. I nasza świadomość jest mitotwórcza. Struktura naszej świadomości, jak też elegancko pokazał Kołakowski, jest mitotwórcza. Światopogląd mityczny, zdaniem Kołakowskiego, jest zjawiskiem powszechnym i jako taki nieodzownym i nieusuwalnym składnikiem każdej kultury. Od mitu nie sposób uciec, podobnie jak nie sposób wyrugować go z życia zbiorowego, gdyż jest on przejawem niezbywalnych cech bytowej konstytucji świadomości ludzkiej oraz jej odniesień do przyrody. I oczywiście namawiam Państwa do lektury obecności mitu, bo jak i to jest mistrzostwo Kołakowskiego, mit to nie tylko przesłanka epistemologii i warunek postrzegania samego siebie jako całości wyodrębniającej się z otoczenia, lecz także fundament najbardziej racjonalnej i skodyfikowanej dziedziny ludzkiej aktywności intelektualnej, jaką jest logika. Namawiam do przeczytania. Zrozumiecie Państwo również i to, że wyszła książka, której jeszcze nie przeczytałam, Obecność zła, gdzie autor wyprowadza, no właśnie pokazuje, jak Kołakowski odpowiada na pytanie unde malum, czyli skąd zło. Zło tkwi w nas, w strukturze naszej świadomości, która jest po prostu mitotwórcza. I Kołakowski miał wyjątkowy poziom samoświadomości. Mianowicie Kołakowski powiada tak. Wiara w rozum nie może mieć racji wykrytych przez samozastosowanie rozumu. Czyli rozum sam siebie nie jest w stanie uzasadnić. Wiara w rozum jest opcją mityczną, wykracza wtedy poza uprawnienia rozumu. Jest potrzebna, aby człowieczeństwo mogło się ukonstytuować jako obecność rozumu w świecie nierozumnym. I proszę Państwa, to co mnie jeszcze w sposób taki wyraźny pchnęło do tego, aby bronić, nie namawiać, tylko bronić
antropologii, socjologii jako nauki zaangażowanej, po prostu zaangażowanej, ale nie politycznej. To jest inny rodzaj zaangażowania, dlatego że w wyniku, ja myślę tak, no jesteśmy w trakcie, już nie na progu, jesteśmy w trakcie kolejnej rewolucji, tym razem rewolucji technologicznej, która doprowadza, ja bym tutaj też szukała odpowiedzi na pytanie, które pani profesor Slany postawiła, mianowicie no, rewolucja, i to też powołam się na Gellnera, bo napisał doskonałe studium w tej materii, naród i nacjonalizm, gdzie Gellner pokazuje tak zwane kulturowe mechanizmy tworzenia się narodu, ale pokazuje je w sposób niebywale, powiedziałabym, taki ekonomiczny, ponieważ Gellner powiada, że naród i nacjonalizm to jest kreacja mentalności człowieka wykorzenionego. No i prawda, no muszę postawić pytanie, co doprowadziło do powstania mentalności człowieka wykorzenionego, który wzorem Kołakowskiego musiał się gdzieś czymś zakorzenić, czyli w jakimś kolejnym micie jako ładzie transcendentnym. Odpowiedź jest no, socjologicznie uzasadniona. Do powstania mentalności człowieka wykorzenionego doprowadziła seryjna produkcja. I my jesteśmy w tej chwili w podobnej sytuacji. My no, mam na myśli, prawda, XXI wiek i globalizację. My jesteśmy w podobnej sytuacji, do której doprowadził czynnik technologiczny. Znowu, i ja bym widziała przyczyny tego, tych nasilających się nacjonalizmów wszelkich maści, nie jako odpowiedź, prawda, negatywną na procesy globalizacyjne, tylko jako odpowiedź na wykorzenienie. Wykorzenienie, do którego doprowadził internet, prawda, no a internet to te technologie. Więc po raz kolejny mamy taką sytuację, że mamy mentalność ludzi, człowieka wykorzenionego, no i w czymś się znowu trzeba zakorzenić, no to wedle sprawdzonych wzorów zakorzeniamy się we wszelkiej maści nacjonalizmach. I stąd mamy no, nasilenie się procesów dyskryminacyjnych. Nie było moim zadaniem przekonywania Państwa do tego, żeby opowiadać się za, jeżeli tu są socjologowie i antropologowie, za uprawianiem socjologii i antropologii zaangażowanej, ale jeżeli, prawda, mamy dalej być tymi, którzy widzą więcej ze względu na wiedzę, którą mają, to już w tej chwili wiadomo, że w sensie przewidywania, czyli wiedza dla przewidywania, to już może, to jest passé. Jedyne, co można w tej chwili zrobić, to wiedza dla rozwiązywania bieżących problemów generowanych przez system, przez inne, prawda, imperatywy kategoryczne, jeszcze imperatywy systemowe, jakby powiedzieli funkcjonaliści, bo inaczej będziemy bezużyteczni, mówiąc krótko, będziemy się wymądrzać ex cathedra z pełnym zaufaniem do swoich analiz, a rzeczywistość będzie szła swoją drogą. Ja zanim zostałam socjologiem, to ja zawsze byłam pod dużym wpływem Witkacego, przyjaciela, nawiasem mówiąc, Bronisława Malinowskiego. Witkacy miał takie dwa piękne powiedzenia, do których się odwołuje. Mianowicie pierwsze to było takie, że rzeczywistość jest bardziej schizofreniczna niż umysł niejednego twórcy podtrutego absyntem. A drugie, jak już był mocno zdegustowany światem i dochodził do takiej sytuacji, kiedy pisał, świat mi się wymknął i nie wiem, czy gonić go, czy pozwolić mu uciec. Ja myślę, że socjologowie i antropologowie powinni go gonić, bo pisarz, prawda, twórca może niekoniecznie, ale my powinniśmy. Dziękuję Państwu.